Dziś witamy Państwa z Palowic, a o urodzie tej wsi porozmawiam z jej sołtyską Dominiką Baranowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się w tej chwili w niezwykle pięknym, malowniczym miejscu, bo takie są właśnie Palowice. To nasza chluba, duma, przyciągają pięknym krajobrazem, ciszą, spokojem, ale mają też wiele do zaoferowania miłośnikom aktywnego wypoczynku. Dokładnie tak, Haniu, bardzo dobrze to ujęłaś. W skrócie, takim telegraficznym skrócie, Palowice. No, piękna, mała miejscowość, otoczona lasami. Z której strony byśmy nie chcieli do niej wjechać, to musimy przejechać przez las. Zajmuje obszarowo mało, bo prawie 12 km kwadratowych, 1500 mieszkańców, więc niby malutka, ale oferuje bardzo dużo. Liczne ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, przepiękne stawy na Pojezierzu Palowickim. No, dookoła otacza nas przepiękna przyroda, fauna, flora, cisza, spokój, a co jeszcze bardzo tak uszlachetnia, wręcz nawet bym powiedziała, te Palowice, to ten sport, który tu jest bardzo sławny. Teraz tak może, ja to tak kolokwialnie powiem, turystyka konna. Mamy tutaj gospodarzy, którzy mają swoje stajnie i dość szeroką ofertę dla ludzi, którzy w taki sposób chcieliby spędzić swój wolny czas. I takich właśnie tu nie brakuje. Nie brakuje. Nie brakuje i naszych lokalnych mieszkańców i oczywiście turystów z innych regionów, bo nie tylko my korzystamy z tego miejsca, tylko okoliczni mieszkańcy z okolicznych miejscowości też nas chętnie odwiedzają. To zacznijmy od tego numeru jeden. Pojezierze Palowickie zapiera dech i nie ma w tych słowach żadnej przesady. Żadnej przesady. Pojezierze Palowickie, znajdujące się w Parku Krajobrazowym Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Ród Wielkich. Trzeba też tutaj zaznaczyć, że przez subregion zachodni zostało one określone produktem turystycznym Krainy Górnej Odry, więc naprawdę mamy się czym pochwalić. To, co już wcześniej powiedziałam, przepiękne stawy, jak to przeczytałam wczoraj, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, Haniu, ktoś tak pięknie napisał, sosnowe lasy odbijające się w stawach hodowlanych powstały w Dolinie Jesionka z prawego dopływu Rudy. No przepiękne, przecudne miejsca, to trzeba przyjechać, zobaczyć. Tak jak już powiedziałam wcześniej, liczne ścieżki rowerowe. Pamiętajmy, że mieszkamy na Śląsku, tych miejsc przyrodniczo-cennych naprawdę jest mało, wszędzie gdzieś otacza nas betonoza, a tutaj mamy tą perełkę taką, z której możemy korzystać nie tylko my, tak jak powiedziałam wcześniej, także i turyści z innych regionów. Tak, i nieoczekiwanie o tę właśnie perełkę, o to wyjątkowe miejsce musimy walczyć i wy walczycie bardzo wytrwale. Tak, już od paru lat, 4-5 lat walczymy. No, niestety wisi nad nami widmo projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest kolej dużych prędkości. Wariat inwestorski tej inwestycji niestety przechodzi przez centrum naszych Palowic i centrum Pojezierza Palowickiego, bo przechodzi dosłownie przez te największe stawy. Ja to przy każdym wywiadzie mówię i powiem to też dzisiaj, że by tak pokazać obraz tej przeeskalowanej inwestycji względem naszej miejscowości, bo strefa buforowa tej inwestycji względem terenów zurbanizowanych Palowic to jest 45%, czyli kompletna dewastacja wsi i Pojezierza Palowickiego. I teraz w tym miejscu, jeżeli mogę prosić Państwa, w naszej przestrzeni publicznej, na profilu sołtysa i Rady Sołeckiej, proszę o obserwowanie i zaglądanie, bo tam cały czas te nowinki puszczamy, jest link na stronę Pojezierza Palowickiego, dokładnie www.pojezierzepalowickie.pl, na którym możecie Państwo wspomóc nas i podpisać protest przeciw tej inwestycji przez te nasze piękne tereny. Zachęcamy do wsparcia tego protestu, a my porozmawiajmy o kolejnej chlubie Palowic. Piękny, zabytkowy, niezwykle zadbany drewniany kościółek. Także przyciąga turystów. Tak, oczywiście przyciąga. To też nasza chluba, to taka, ja mówię, perełka architektury sakralnej na Śląsku. Nie tylko tutaj w naszym powiecie rybnickim, tylko generalnie na Śląsku. Kościółek powstał w XVII wieku i do tej pory w tym historycznym aspekcie został zachowany taki, jak miał od początku. W 1981 roku został przeniesiony do Palowic z Leszczyn. No jest dla nas takim ważnym miejscem, nie tylko religijnym, ale także i kulturowym. Także szczerze zachęcam, bo naprawdę jest co oglądać, jest co zwiedzać. Przepiękne obejście naokoło tego kościoła, zadbane. Ukwiecone. Ukwiecone. Dbają o to oczywiście ksiądz i parafianie przede wszystkim. No cudowne miejsce, to trzeba przyjechać zobaczyć. Szczerze polecam.
Polecamy serdecznie, tak. Ale Palowice to także palowiczanie. Tak. Aktywni, zaangażowani. Wiele się u Was dzieje w obszarze edukacji ekologicznej, a Wasze plany są imponujące. Dziś staramy się spinać te siły razem. Działamy razem, bo i Sołtys, Rada Sołecka, Akcja Katolicka OSP, Fundacja Gaszo, która też nas wspomina i właśnie a propos tej ekologii buduje się Dolina Jesionka. To będzie takie centrum aktywności ekologicznej Palowic, ale myślę, że tylko nie tylko Palowic, bo wiemy, że Fundacja Gaszo chce wyjść poza teren Palowic, czyli na teren całego powiatu rybnickiego i może i też nie tylko i obok ościennych, czyli Żorski czy Mikołowski. Więc to tak przed nami, jest to duży projekt, rządowy projekt, środki z zewnątrz, Fundacja Gaszo pociągnęła na to. Dużo się teraz dzieje, na pewno będzie potrzebna pomoc taka lokalna tutaj, już przy samej budowie i może pojawią się jacyś sponsorzy, którzy będą jeszcze w stanie nas tam troszeczkę wspomóc. Trzymamy kciuki za tę inicjatywę. Wieś o tej porze roku szykuje się zawsze do dożynek. Co zaplanowaliście w Palowicach? Na co możemy zaprosić wszystkich mieszkańców gminy? To tak pokrótce powiem, ale wszystkiego nie mogę zdradzić, bo to musi być też niespodzianka. Na pewno dziś za jakiś około tydzień czasu wygrzmimy w przestrzeni publicznej. Co to będzie? 7 września standardowo zaczynamy przepięknym korowodem o godzinie 13:30. Formujemy korowód przed kapliczką świętego Napomucena naprzeciw Straży Pożarnej, budynku Straży Pożarnej. Stamtąd udajemy się na uroczystą mszę dożynkową, po której zapraszamy na imprezę, która będzie w Parku Dworskim w Palowicach. Co mamy? No na pewno nikt nie wyjdzie głodny, bo będzie mała gastronomia. Łączymy też te dożynki z świętem żuru, więc na pewno będzie żur śląski, na pewno będzie grochówka i ten nasz mini grill. Będą też różne inne ciekawostki, przekąski. A jeżeli chodzi o samą zabawę, będzie wspaniały zespół, będzie zabawa z DJ-em. Na pewno też się znajdzie strefa taka zabawowa dla dzieci, które też będą, ci najmniejsi też muszą skorzystać z tej całej imprezy. Także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy nie tylko na dożynki, zapraszamy na krótsze i dłuższe wycieczki. Palowice kuszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.